Wiesz, co bez wydawania pieniędzy pomoże Ci zbudować super życie dla Ciebie? Pomoże Ci konkretna i bezpłatnie dostępna wiedza o tym, co naprawdę myślą i jak pracują całkiem normalni ludzie, tacy jak Ty, ale tacy, którzy w przeciwieństwie do większości społeczeństwa na co dzień delektują się życiem i to bez konieczności ciągłej pracy, posiadania wielkiego kapitału czy utrzymania dużego biznesu. My tak żyjemy i na naszych spotkaniach z widzami szczerze odpowiadamy na bardzo różne pytania z sali na ten temat i te odpowiedzi mogą być pomocne i dla Ciebie. Dlatego nagrywamy je i dla Twojej wygody każdy film dzielimy na rozdziały, także możesz łatwo wyszukać dla siebie interesujące Cię pytania i oczywiście nasze odpowiedzi na nie. Jak nie znajdziesz tutaj w tym filmie, to poszukaj w innych nagraniach tej serii, a najlepiej obejrzyj w wolnej chwili wszystkie odcinki. Jest tego dość sporo i dzięki tym filmom dowiesz się rzeczy, które wielu ludziom pomogły już w zbudowaniu ciekawego życia. I Tobie pewnie też mogą pomóc. Zapraszam. Jak stawiać granice osobom z autyzmem? To jest to odmarzone znaczenie, nie możemy się ich pozbyć. Ale są takie osoby, które naprawdę są bardzo uparte. Daj mi przykład osoby, której się nie możesz pozbyć. Nie, bo muszę wiedzieć, o czym rozmawiamy. Proszę? Babcia. No nie każę Ci otruć tej babci, ale... Ale mieszkasz z nią pod jednym dachem? Tak. No to się wyprowadź. Co jeszcze robisz z babcią pod jednym dachem? A to jest moje mieszkanie. No to trzeba babcię jakoś wyprowadzić. Wiesz, o co chodzi? Trzeba szukać rozwiązań. Ale tutaj... To jest pewne wyzwanie, że akurat nie mogę w tym momencie się wyprowadzić. A dlaczego? Teoretycznie możesz. Ale możesz też poszukać innych rozwiązań. No, Karolinka, zapytaj Karolinki, jakie rozwiązania mogą być. Ale ja nie myślę teraz akurat o kwestiach prawnych, bo prawne narzędzia pewnie też trzeba by się pochylić, zobaczyć, jaka jest dokładnie sytuacja i co można w tej sytuacji zrobić, żeby to zmienić. Natomiast ja myślę, że też kwestie bardziej komunikacyjne i sposobu spędzania czasu, bo są osoby, które mamy w swoim życiu i jesteśmy, ja nie jestem taka radykalna jak Alex i taka kategoryczna, żeby ludzi wywalać. Będziesz w moim wieku zobaczyć, że kabel jest radykalna. Nie wykluczam, ale według stanu na teraz ja nie jestem taka radykalna i ja myślę, że warto ludziom i dawać szansę i jakoś te relacje utrzymywać, ale dopasowywać je do takiego poziomu, który albo jest dla ciebie dobry, albo przynajmniej ci nie szkodzi. I czasami to się wiąże z ograniczeniem kontaktu, z rzadszym kontaktem, albo z ograniczeniem rozmów tylko do określonych tematów. No to jest normalne, bo to tak jak w samolocie, no najpierw zakładasz maskę sobie, potem dziecku, więc zadbaj najpierw o swój dobrostan i o swoje dobre samopoczucie. Jeśli na przykład mieszkacie razem, to po prostu nie spędzaj z nią czasu, albo się zamknij swoim... No właśnie, to wiesz, to wtedy jeżeli tego nie robisz, to masz ograniczony kontakt z nią w sumie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony są takie sytuacje, że to jest ciężko określić, po prostu ona różne moje zachowania interpretuje tak, że ja jestem niegrzeczna, niekulturalna i tak dalej i nagle się różne osoby z rodziny czy znajomi się nasyła na mnie, nie wiem czy świadomie czy nie. Okej, okay, a z tymi ludźmi z rodziny mieszkasz pod jednym dachem? Nie. To ich nie wpuszczaj w ogóle. Ale to do nich żyłowa. A jesteś właścicielem? No to wtedy ty wychodzisz. A tak zupełnie poważnie teraz. Jeszcze masz dwa inne narzędzia, jak rzeczywiście nie możesz. Pierwsza to jest tresura. Gdzie jest lepiej opisana tresura? W Sukces międzyludzki czy Wojna na słowa? Już teraz nie pamiętam. Wydaje mi się, że wojnie. Ale w Wojnie na słowa chyba jest opisane, jak tresować innych ludzi. Okej, okay, koniecznie. Ale tresura. W filmach u ciebie też są. W filmach jest film, wiesz, tresować innych ludzi. I druga metoda, nastawienie łokcia. Co to znaczy? Opowiadałem. Kiedyś w latach 90. jechałem w Polsce pociągiem w przedziale. Tam siedziało parę osób, między innymi kobieta z dzieckiem wychowanym metodą bezstresową. I to dziecko tak ni stąd, ni zowąd okładało piąstkami różnych pasażerów. Okej. Okay. I ja oczywiście jestem łagodny, ale tylko, wiesz, nie będę się bił z dzieckiem, wiadomo. Ale jak się dziecko na mnie zamachnęło, podstawiłem mu łokieć. I ono uderzyło pięścią dokładnie w mój łokieć, co było niezwykle bolesne. Dla dziecka. No, rozpłakało się, ale przecież nic nie zrobiłem. Ja tylko podstawiłem łokieć. Podstawię łokieć. Zrób to tak, że jak ktoś cię atakuje, jest to dla tej osoby bardzo bolesne. To jak nadzianie się na noże. Tak, tak. Noży nie wystawię, bo to jest karalne, nie? Ale bardzo bolesne po prostu.
I tutaj znowu się rozchodzimy z Karoliną, bo ja jestem w takich sytuacjach, jak muszę, bardzo bezwzględny. Mnie jest wszystko jedno, ile cierpienia będzie miał atakujący, jeżeli on mnie atakuje i robi to po jednej uprzejmie prośbie, żeby przestał. Czyli taki słowny mówić się wystawia. Tak. Ale polecam tą metodę. Polecam. Co, Karolinka nie, bo Karolina to jest zwolennikiem miłosierdzia i tam nie wiem czego, nie? Ale no tak. W takich sytuacjach, kiedy faktycznie jest jakiś konflikt i chciałoby się tak prosto z mostu powiedzieć o sobie, co się myśli, prawda? Twoja metoda można zastosować, ale jeżeli na przykład to jest schorowana matka, to pytanie, czy lepiej przemilczeć, nie powiedzieć nic? Za mało wiem, żeby ci cokolwiek powiedzieć, bo to są znowu takie bardzo ogólne rzeczy i ja odmawiam od takich rzeczy. A ja myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ty się będziesz czuła z jej reakcją i jak ona się będzie czuła. I czy będziesz w stanie żyć z oboma tymi odczuciami w ten sposób. Bo to są różne relacje i nie da się dla relacji matka-córka podać uniwersalnego rozwiązania, bo każda relacja jest inna. Ale warto, zanim zareagujesz, czy Alexa metodą, czy jakąkolwiek inną, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy konsekwencje takiej reakcji są dla ciebie okej. Okay. Jeśli się będziesz z tym dobrze czuła, to zrób to. Mhm. Dobrze, ale teraz uważajcie. W takich sprawach, podkreślam jeszcze raz, można działać skutecznie, ale można działać skutecznie, mając konkretną sprawę z wszystkimi szczegółami. To jest dokładnie tak samo, jak przy chirurgii, to chirurg może działać skutecznie, jak ma pacjenta na stole. A nie będzie ogólnie mówił, no trzeba wyciąć to czy tamto, bo to możemy z ogólnikami tak, a to będzie zmarnowanie czasu, bo to nas nie dotyczy tak naprawdę. Mhm. Okej? Okay? Jasne, to ja może jeszcze doprecyzuję tyle, że... Ale wiesz, o co mi chodzi? Patrz, sygnalizuję ci, że trzeba by wziąć bardzo konkretną sytuację, twoją, jeżeli to jest w ogóle twoja sytuacja, tej osoby, sytuację prawną, historię życia i szczerze mówiąc, na to jest mi dzisiaj szkoda czasu. Jak wyjść, że powiem może całą skonfrontację z osobą, która jest bardziej pewna, bardziej wygadana, bardziej wyszczekana od nas. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości ucieczki. To trzeba trenować, nie? No dobrze, ale podam już konkretny przykład. No. Jestem na wyjeździe wspólnym, pięknowym, tu na jej samochodem. Czeka nas wiele godzina podróż. Nie da się uciec, konflikt się eskaluje. Każda próba odszczekania czy odezwania się. Dobrze, mogę ci przerwać? Jak daleko od twojego miejsca zamieszkania ma pierwszy konflikt? Miejsce pierwszy konflikt? No, 1000 kilometrów. A, tu przez 1000 kilometrów nam się dobrze jechało. To... Możesz powiedzieć, patrz, 1000 kilometrów przejechaliśmy dobrze, czemu nie możemy tak kontynuować? No, dalej tym robię. Okej, w porządku. Popełniamy różne błędy, prawda? Bardzo ważną rzeczą jest, którą ja ciągle podkreślam, to jest to, żebyśmy w różnych sytuacjach życiowych zachowali swobodę manewru. Czyli mieli jakiś plan B, żeby nie stać się ofiarą niespodziewanych okoliczności. Co do zasady. I teraz, oczywiście, jak jesteś 1000 kilometrów od domu, samochodem, 1000 kilometrów bez problemu, to dałoby się jakoś załatwić. Ale okej, wynika jakaś poważna sytuacja, nie eskalujesz tego dalej, ale to jest ostatnia wycieczka z tą osobą i uczysz się na przyszłość, że być może taniej jest polecieć gdzieś Ryanairem za 100 zł albo za 200 z ludźmi, z którymi możesz się komunikować albo, wiesz o co mi chodzi, nie powtarzać głupich błędów. Ja zrobiłem w życiu bardzo wiele głupich błędów. Moje doświadczenie to jest rezultat wielu błędów, które popełniłem. Nie jest tak, że tu siedzi mądry, który zawsze wiedział. Nie. Ale uczmy się z naszych błędów i najlepiej uczyć się z błędów innych też. Nie wprowadzaj się w sytuację, z której po prostu nie masz planu B. To jest, wiesz, no bo co chcesz tam zrobić? Chcesz, możesz wysiąść, wrócić auto, wiesz, nie, znowu nie znaczy... To ci nic nie da, wiesz, i jak nie możesz wysiąść i wrócić do domu innym środkiem, no to trudno. Naucz się na przyszłość, nie? Nie pakujcie się w sytuację taką, jak się po polsku mówi, sagasę, w taką ślepą liczkę, że potem nawet nie zawrócisz tym samochodem. To bardzo wielu ludzi robi w różny sposób. Na przykład tworzą firmę.
gdzie ładują 100% kasy swojej, mamusi, cioci i tak dalej i nie mają planu B, co będzie, jak się rynek na przykład obróci, nie? I tak dalej. To generalna zasada. Podkreślam, sam wystarczająco dużo głupich błędów robiłem, tylko po co macie powtarzać? Starajcie się mieć zawsze jakiś plan B, jakąś, zastanówcie się, co zrobicie, jak coś pójdzie nie tak. Ja się tego na przykład nauczyłem, mieszkając właśnie na jachcie żaglowym. Zawsze musisz mieć plan B. W lotnictwie jest tak samo, nie? Zawsze musisz wiedzieć, co zrobisz, jak ci silnik nagle przestanie działać. Okej. Okej, ale widzisz, to jest pierwszy przypadek w moim życiu, jeżeli już tak szczerze rozmawiamy, a żyję długo, 68 lat z hakiem, że jestem z kimś bez planu B w tym kontekście. Okej. Okay. Co? Ale... Okej, po prostu co? Wyjątek od reguły. Ja bym powiedział, że to jest dalsze rozbudowanie reguły. To jest tak samo jak w fizyce. Mamy tą fizykę klasyczną, prawda? A potem zaczyna się fizyka kwantowa na przykład. To są szczególne przypadki się pojawiają, prawda? Przy odpowiednich prędkościach albo przy odpowiednich skalach. To nie będziemy teraz tego rozwijać. Jak się czujesz, że mam planowanie? Super. Super. Wiesz dlaczego? Bo to się dzieje też w ten sposób, że masz to przeświadczenie, że gdybym z jakichkolwiek powodów stracił Karinę, byłoby to bardzo bolesne dla mnie na pewno. Ale w jaki sposób sobie poradzę? Ale nie jest tak, że jak masz plan B, to przy jakichś sytuacjach kryzysowych, albo nawet jeżeli masz związek, masz plan B, czy nie jest tak, że się nie angażujesz na 100%, bo zawsze masz ten plan B, nie. I to zaczyna się psuć, to dobra. Niekoniecznie. Jak masz plan B, jesteś bardzo odporny na szantaże wszelkiego rodzaju. A Karolinka to w ogóle jest niewyobrażalne. Możesz sobie powiedzieć, że mnie szantażowała? Nie mogę sobie wyobrazić, żebym to robiła skutecznie, ale... No, a ponieważ wiesz, że miałeś się podejmować bezsensownych działań... To nie próbuję. No. Ale to jest ciekawe właśnie, że w wielu przypadkach tak jest, na przykład w pracy albo w różnych relacjach, że jeśli człowiek ma poczucie, że jest alternatywa, to z jednej strony jest bardziej odporny na różnego rodzaju szantaże i wstrząsy, ale z drugiej jest też takie ryzyko, że nie będzie się angażował na 100%, bo ten plan B też wymaga jakichś procent, na przykład. Mhm. No tak, ale patrz, przepraszam. No ale utrzymanie tego planu B często też kosztuje jakąś energię, która nie jest wtedy na ten plan A wydatkowana. Tak, tylko widzisz, jak my mamy już taką relację jak my, no to ten plan B nie jest potrzebny de facto. No tak. Bo wiesz, okej, może się zdarzyć, że nas zabraknie, ale prawdopodobnie ktoś nas się przekręci albo coś. Mam nadzieję, że ja pierwszy. Nie, może razem w jakiejś katastrofie. Wiesz, wtedy wiesz, okej. Ale na przykład mój plan B jest taki, że dokładnie wiem, że gdyby mi się coś stało, to wiem, że Karina jest zabezpieczona pod wieloma względami i powinna sobie przynajmniej ekonomicznie poradzić. No lepiej, żeby się nie działo. No wiem, nie, no, ale wiesz o co chodzi, tego typu rzeczy. Nie? A kiedyś to miałem taki plan B, mówię, okej, z tą osobą nie wyjdzie. Metoda rybaka. Kobiety, słuchajcie, ale ja się tego nauczyłem od kobiet. To nie od facetów, tylko od kobiet się nauczyłem. Że bardzo wiele kobiet, które znam, to miały zawsze jakichś takich satelitów na orbicie, nie? Nie musiałam się odwracać. Był potencjał. Zanim będziemy kontynuować, mam dla ciebie ważną wiadomość. Prawie całą wiedzę potrzebną do dobrego życia wśród innych ludzi znajdziesz w naszym zestawie podręczników Relacje 2.0 i konflikty, które w postaci papierowej albo jako e-booki kupisz korzystnie w naszym sklepie. Tam są bardzo praktyczne rzeczy, których prawie nikogo z nas nie uczono, choć powinno to być właściwie zadaniem rodziców i każdej szkoły ponadpodstawowej. Zrób sobie przysługę, przestuduj te książki i zobaczysz, jak wielką różnicę mogą zrobić opisane tam w umiejętności. No a teraz wracajmy do naszego filmu. Jak wyglądała wasza rozmowa, ustalając sobie to właśnie, że jeżeli coś tobie się stanie na przykład, w jaki sposób to komunikowałeś ze swoim małżonką? Było też przykładowo, nie wiem, siedzicie sobie w restauracji i chciałbym się coś, nie wiem, ustalić z tobą wspólnie, czyli na przykład, jeżeli przydarzy mi się coś, to jest tutaj, to musisz zrobić, czy coś takiego. Jak to wyglądało u ciebie? Na początku to było tak, że poszliśmy do notariusza, wyszliśmy być małżeństwem.
Okay. Ja u notariusza spisałem jedną rzecz, to spisałem testament. No sam poszedłeś, ja to sam nie poszedłem. Tak, tak, tak. Ale poszedłem, bo wiesz, bo stwierdziłem, wow, okej. Okay. Czy to było na samym początku? Czy gdzieś tam tak gdzieś na samym początku, jak wiedziałem, ja chyba mówiłem ci, że to... Wiedziałam, ale nie było mnie przy tym. Nie było przy tym. Spisałem testament i spisałem jeszcze jedną rzecz notariusza, bardzo ważną, jak nie jesteś w związku małżeńskim. Ja nie wiem, jak się to nazywa, bo to już było dawno temu. Pełnomocnictwo, jeśli chodzi o sprawy medyczne. Prawda? O sprawy medyczne, że na przykład, że Karolina może zdecydować, czy mnie odłączyć od aparatury, czy nie i tak dalej. Powiedziałem, że mam mnie odłączyć. Nie? Okay? Tego typu rzeczy. To no, gdzieś tam stosunkowo szybko zrobiłem. Potem jak zostaliśmy małżeństwem, to upraszcza wiele rzeczy, bo to z mocy prawa działa. A jeśli chodzi o... Wiesz, ja na początku miałem już to nastawienie, nie spię przy jej życia, prawda? Więc to był największy hamulec w ogóle, żeby zbudować z nią coś poważnego. Mówię, no kurczę, nie wiadomo jak będzie. Nie? W związku z tym starałem się, żeby Karolina jak najszybciej rozwinęła skrzydła. Sama, jako człowiek. I myślę, że to w dużej mierze wyszło teraz, że naprawdę jesteś bardzo mocno, stoisz na nogach. Nie. Jesteś nie tylko świetnym adwokatem z bardzo dobrze funkcjonującą praktyką, ale w międzyczasie współautorką kilku książek, które się sprzedają, youtuberką, gdzie 40 tysięcy subskrybentów już wczoraj akurat było. Takie rzeczy. Że dbasz, zadbać o to, żeby całościowo jakoś byłaś stabilna beze mnie, nawet mi nie zabrakło. Okej, okay, twoją kwestię rozumiem. Zaopiekowałeś się tym wszystkim. W jaki sposób zakomunikowałeś jej to później? Bo nie, w rozmowach nie. Nie było to łatwe, żeby przyjąć. Nie, bo Karol... Czy to jest przyjemne? No to nie jest przyjemny temat w ogóle, żeby rozmawiać w związku o takich rzeczach. Dlatego tutaj mnie interesuje, jak tutaj... W jaki sposób zakomunikować na przykład? Wiesz co, to nie było tak, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby była jedna konkretna rozmowa i siadamy od początku do końca na wypadek, gdyby Aleksowi się coś stało, to to i to, a na wypadek, gdyby mi się coś stało, to to i tamto. To takiej rozmowy jednej ja nie pamiętam, ale mieliśmy wiele takich rozmów, gdzie czasami przy okazji, czasami bo coś się wydarzyło na przykład wśród naszych znajomych albo jakaś sytuacja w moim życiu zawodowym się pojawiła, która była zapalnikiem albo punktem wyjścia do omówienia potencjalnych możliwych scenariuszy. Bo nie jest powiedziane, nawet przy tej różnicy wieku, które z nas ma mniej czasu przed sobą i te kwestie warto mieć po prostu uregulowane. I różne są sytuacje, które są dobrym przyczynkiem do rozmów tego typu. Ja na przykład zawsze jak sobie mówię, pamiętaj, żebyś mnie skremował, bo ja się boję, że się obudzę w trumnie. więc ja chcę zajmować mało miejsca i chcę, żeby na pewno w ten sposób mnie pochowano. Natomiast to są tematy, które się poruszają przy okazji różnych innych rozmów i to, chociaż nie są jakieś super lekkie i przyjemne i nie zawsze się przy tym pośmiejemy, to jednak warto je podejmować i właśnie z tych okazji korzystać, że coś się pojawiło, bo albo obejrzysz film, albo usłyszysz jakąś historię, albo coś się wydarzy w życiu rodzinnym i też to jest taki fajny papierek lakmusowy relacji, żeby zobaczyć, czy możesz o takich rzeczach rozmawiać, żeby zobaczyć, jak druga strona reaguje na te kwestie, czy w ogóle zamyka oczy, bo to jest też fajna taka próbka, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Co jak pojawi się trudny temat, to będzie zamykać oczy i zmieniać go i udawać, że to nie istnieje. No to fajne są takie trudne tematy właśnie do sprawdzenia, na ile jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Raczej wtedy jest za późno, nie masz głowy, żeby załatwiać takie rzeczy, prawda? Tak, no, ale się już coś wydarzy. Tak, ale wiesz, jak się dobrze rozejrzysz, to zobaczysz, że w twoim gronie rodziny i znajomych umierają ludzie, którzy mają 20 lat, 7 i 93. Więc rozpiętość jest duża i przy okazji takich zdarzeń warto poruszyć pewne kwestie. Na przykład, że a ktoś nie zostawił testamentu, a to w ogóle bez sensu, a co ty byś zrobiła? Tak? Albo jak my to mamy uregulowane? No. Bo przecież nikomu nie życzymy, ale... No. Życie się dzieje i wypadki się dzieją w różne sytuacje, więc lepiej być przygotowanym i nie dać się zaskoczyć. Dokładnie. To jest super sposób. No, ale wiesz, to wymaga tego, żebyś był w prawdziwej relacji. I ja bym powiedział, w relacji, w której nie możesz o tym porozmawiać, zrób z tego friends with benefits, cokolwiek na luzie, przyjemności wspólne, ale to wszystko. Bo da się znaleźć kogoś, z kim będziesz po prostu mógł żyć. Żyć pełnią życia, a nie tylko prowadzić wspólne gospodarstwo domowe i od czasu do czasu chodzić do łóżka. Bo do tego nie potrzebujesz małżeństwa, nie potrzebujesz niczego. No i cię chciałam cię zapytać, bo wielokrotnie w swoich filmikach wspominasz o okazjach. W tematyce biznesowej, zawodowej czy ogólnie zarabiania pieniędzy. I chciałam cię prosić, żebyś podał przykłady takich okazji.
przyczyn. Ja na przykład jestem osobą, która pracuje na etacie. Czy jesteś w stanie sobie w ogóle wyobrazić, jakie to okazje mogłyby być dla osoby, która pracuje na etacie? To zależy. Jeżeli nie potrafisz sobie wyobrazić porzucenia etatu, to jest mi bardzo trudno. Nie, potrafię. Ale jeżeli potrafisz, no to oczywiście okazja jest na przykład takie spotkanie jak teraz, bo możesz w przerwie pogadać z różnymi ludźmi. Bóg jeden raczy wiedzieć, gdzie pewne unikalne umiejętności, kontakty i tak dalej, które ty masz, mogą zagrać z kimś innym i już masz sposobność na przykład. Prawda? To jest coś takiego. Okazją na przykład było, dam ci przykład, okazją było to, że kiedyś napisałem książkę Sukces w relacjach międzyludzkich, żeby już nie mówić ciągle tego samego. Potem robiłem za darmo konferencję dla wszystkich, którzy chcieli na temat porozmawiać. I w Krakowie, a w ogóle to jeszcze jedna ciekawa historia, ja w Warszawie robiłem tak zwany power walk. Czyli chodziłem sobie po Ursynowie i miałem taką grupę ludzi, którzy chcieli być poinformowani, kiedy ja będę sobie spacerował. I żeśmy sobie chodzili. To jest stara tradycja, ponad 2000 lat. Perypatetyków w Grecji też tak robili. I kiedyś ekipa z Krakowa przyjechała. I żeśmy sobie chodzili po Ursynowie i gadali. I oni powiedzieli, a może byś przyjechał do Krakowa? I powiedziałem, no dobra, przyjadę, nie? Chodziliśmy po Krakowie, a potem powiedzieli, jak książka wyszła, możemy ci robić konferencję, jak chcesz. Mówię, dobra, zróbcie, ja przyjadę za darmo. I na tej konferencji poznałem Karolinę. No, sposobności. Ale jak się zamykasz w domu, oglądasz telewizor albo scrollujesz, wiesz, Instagrama i tak dalej, pozbawiasz się sama szans. Oczywiście trzeba wyjść do ludzi, komunikować z ludźmi i starać się robić różne ciekawe rzeczy. Ale jak mam okazję zauważyć? Proszę? Ja mam wrażenie, że ja nie mam żadnych okazji w życiu. No to masz wrażenie. Jak się zauważy, dlatego proszę cię o jak najwięcej. Ale ja o twoim życiu nic nie wiem, więc nie mogę ci powiedzieć. No nie, właśnie, ale nie. Ale ja jej podam przykład. No zobacz. No dobra, Karolinka ci poda. Nie, ale to jest to, co powiedziałaś. Jesteśmy tu wszyscy. I nie widzisz okazji, ale przeczytałaś Alexa newsletter, zgłosiłaś się na spotkanie i nagle nie wiesz, jakie okazje tu są, ale już wiesz, że na przykład jest okazja, żeby poznać przynajmniej 20 osób, które mają podobne podejście do rozwoju, interesują się czymś więcej niż tylko zarabianiem pieniędzy, też na przykład relacjami i chcą dobrze żyć. I to już jest okazja, żeby wymienić się fajnymi doświadczeniami. Ktoś cię może zainspirować, ktoś cię może biznesowo potrzebować do czegoś, ktoś może cię zapamiętać i potem spotkać się za jakiś czas, albo u nas na spotkaniu, albo nawet na ulicy. Przy jakiejś okazji może się zrodzić fajna znajomość. Za chwilę będzie przerwa, żeby pogadać. I nie wiesz, jakie okazje jeszcze się pojawią, a zakładam, że jak odpisywałaś na newsletter, to nie myślałaś, o, to jest okazja, teraz skorzystam z okazji. Po prostu zrobiłaś to, więc myślę, że warto robić nowe rzeczy i próbować czegoś. I czegoś, co nie robisz na co dzień, tak? Po prostu przyjdę, dobra, zobaczę, co będzie. Najwyżej nie będzie nic. No. Ale też nie należy siedzieć, tak jak niektórzy z was, siedzą się, nie odzywają, nie zadają pytań. To jest marnowanie okazji. No właśnie, jak już skręciliśmy w stronę rozwoju, to mam takie pytanie, jak daleko desperacko pchacie coś nowego, jeżeli na przykład mi się wydaje, że mi to nie wychodzi, inni mówią, że wychodzi, a mogłaby to być jakaś taka okazja na rozwój żywiu jeszcze? Czy po prostu należy wsłuchiwać się tego, jak inni oceniają to, co się chcemy zaangażować? Okej. Dwie rzeczy, tak na szybko, jeżeli pozwolisz. Po pierwsze, desperacja nie jest dobrym elementem działania, w jakiegokolwiek działania. Pierwsza rzecz. Więc to, jak mówisz desperacko, to mówię nie. Jeżeli mówisz, że inni mówią, że to jest dobre, to sprawdź, czy za tym mówieniem idą pieniądze. No, czy oni są gotowi za to zapłacić? Wiesz, o co mi chodzi? Ktoś mówi, słuchaj, to, co robisz, to jest zawodowo teraz rozmawiamy. To, co robisz, to jest dobre. To ja mówię, okej, łatwo powiedzieć. Czy jesteś chętna albo chętny kupić to za jakieś pieniądze? Prawda? Powiedz, sprawdzam. Czy idą za tym pieniądze? Czy jak ktoś znajomy mówi, robisz to super, będziesz na tym mogła zarobić, to zadaj pytanie, mówisz, ok, którą z moich prac jesteś gotowa kupić za jaką cenę? Nie bać się powiedzieć, sprawdzam.
tylko się poddaję, bo ktoś mi, jakiś grono ludzi mi powie, nie, no to co ty to odpuść sobie, bo to śmiech może... To jeszcze jedna rzecz, to pomyśl sobie o tym najbardziej decydującym momencie twojego życia. Kiedy plemnik niosący twoją informację genetyczną był w morderczym wyścigu, mając około 100 milionów konkurentów i nawet nie chodziło o to, żeby być pierwszym, tylko żeby się pojawić w właściwym czasie. Co by było, gdybyś wtedy się poddała, powiedziała 100 milionów konkurentów? Nie siedzielibyśmy tutaj, nie? Proszę, Karolina. Ale jest jeszcze jedna kwestia, a propos tego, co na samym początku pytania powiedziałaś, że ty nie do końca jesteś pewna, a ludzie ci mówią, że to jest fajne. To chyba tutaj warto byłoby się przyjrzeć, z czego wynika to, że ty to negatywnie oceniasz. Czy to jest brak wiary w siebie, brak poczucia własnej wartości, czy to jest skromność wrodzona albo fałszywa, czy to jest faktycznie takie twoje trzeźwe spojrzenie, bo my bardzo rzadko potrafimy trzeźwo spojrzeć na to, co robimy i patrzymy albo przez pryzmat nakładu czasu i pracy, że to musi być super, bo spędziłam nad tym 2 tygodnie, albo że to jest beznadziejne, bo ja to zrobiłam. Karynka nagrała swoje pierwsze filmy 7 lat temu. Weź, beznadziejne są. Co by było, no, gdyby nie było tak długiej przerwy potem, nie? Ale bo... też gdyby nie było tego negatywnego dialogu wewnętrznego, bo ja swoich pierwszych filmów w ogóle nie oglądałam, nie mogłam siebie słuchać, nie mogłam nawet na siebie patrzeć i strasznie to było, znaczy one są beznadziejne, ale nie, ciągle są na moim kanale jako dowód dla mnie i takie spojrzenie, jaką pracę wykonałam od tamtego czasu, ile rzeczy zrobiłam i też takie... Kurczę, w jakim miejscu byłabym, jakbym nie czekała, tylko robiłabym to regularnie już od wtedy. Jeśli chcesz wziąć udział w takim spotkaniu jak na tym nagraniu, to zapisz się na mój newsletter, w którym zawsze najpierw zapraszam na każde z nich. To jest no, nie tylko okazja do zadania nam bardzo różnych pytań i uzyskania też na nie odpowiedzi, ale też przy okazji sposobność poznania innych ciekawych ludzi, ciekawych dla ciebie, ale różnych od ciebie. A to właśnie takie znajomości rozszerzają nasze horyzonty. To nagranie, jak pewnie przypuszczasz, no nie jest też jedynym z takiego spotkania, dlatego rozejrzyj się jeszcze na tej playliście, a jeśli chcesz do mnie napisać, to adres mailowy masz tu poniżej. Zacznij budować sobie szczęśliwe życie i do zobaczenia.